ten punkt będzie rezerwowany. Na początek, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, przechodzę do przedstawienia. Nie, punkt trzeci, przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Powiatu. Protokół był wyłożony w biurze Rady w terminie 7 dni przed. Można było zgłaszać uwagi. Uwagi się zgłaszam na piśmie. Proszę też również jeszcze w tym punkcie, żeby panowie radni się wszyscy zapoznali ze statutem nowym, który będzie dzisiaj poprawiany, i z ustawą o samorządzie powiatowym, ponieważ bardzo istotne zmiany są. Szczególnie zmiany przy interpelacjach i zapytaniach. Terminy odpowiedzi, terminy publikacji. Także prosiłbym na te rzeczy zwrócić uwagę. Pani Ewa mówiła, że na pierwszej sesji rozdała te materiały. Także proszę pochylenie się i odczytanie tego. Czy są jakieś uwagi tutaj do tego protokołu? Nie widzę. To był króciutki protokół. I dalej jest informacja przewodniczącego zarządu o pracy zarządu powiatu między sesjami. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt szósty. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu zamborskiego, udzielenia pomocy finansowej gminie Kołaki Kościelnej, przystąpienia do projektu aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zamborskim. Piątka. Przystąpienie do projektu aktywności szansą na pracę. Też piątka, to pewnie czwórka gdzieś prawdopodobnie jest błąd. Powołanie komisji rewizyjnej, powołanie komisji skarg i wniosków. Witamy pana radnego Eugeniusza. Zawieje pewnie strasznie wysąd. Delegowanie radnych powiatu zamborskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Jest to komisja taka starosty, gdzie raz do roku dopiero spotka się tam jeździ. Zmiany statutu powiatu zamborskiego. Punkt i ustalenie wynagrodzenia starosty zamborskiego. Punkt siódmy, udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy, wnioski i oświadczenia radnych. Sprawy godzina 9, 10. Zakończenie obrad. Czy są uwagi i wnioski co do przedstawionego? Nie, nie głosujemy. Czy są uwagi? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, mam taki wniosek, on jest wnioskiem porządkowym, żebyśmy w punkcie 6a zamienili 6a w 6b, ponieważ jeżeli będzie przyjęty budżet, zmiany w budżecie powiatu zamborskiego, decydowanie o pomocy finansowej dla gminy Kołaki Kościelnej będzie bezzasadne, bo ono jest w tym projekcie budżetu jedna. Więc mówię, najpierw uchwała o Kołakach, a to, która skutkuje tym, że jest w projekcie budżetu. Nie, 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 nie. Musi najpierw być ujęty w budżecie, a dopiero, bo potem, jeżeli nie będzie ujęty w budżecie, to ja rozumiem, o co pan chodzi. Ale bez sensu wtedy ją głosować, nie, nie, to jest ma w sens. Budżecie. Jeżeli środki będą już zapisane w budżecie przyjętym, wtedy głosowanie tej uchwały jest właściwie bezzasadne. Jest zasadne, bo może ktoś powie, że nie, nie przegłosuje, może zdjąć ten punkt, może nie dać. Nie zgadza się to z moją logiką, ale dobrze, niech będzie tak jak jest. Zostawmy to bez zmian. Proszę bardzo, to pan Burmistrz Marek Kaczyński. Panie Przewodniczący, obie starostowie, Wysoka Rado. Zgłaszam wniosek formalny o zdjęcie punktu 6h zmiany statutu powiatu zamborskiego. Wysoka Rado, statut powiatu zamborskiego jednolity został uchwalony 28 sierpnia 2018 roku, opublikowany został w Dzienniku Ustaw Wojewody 12 września 2018 roku i miał obowiązywać z chwilą rozpoczęcia kadencji 6 Rady Powiatu Zamborskiego. Nie widzę potrzeby wprowadzania po 2 miesiącach, 3 zmian w statucie. Jedyną, tak jeszcze moją uwagę do tego zmiany statutu, to zmiana statutu powoduje zwiększenie prawie dwukrotnie liczby komisji spraw. Po co to, komu i na co? Także składam formalny wniosek o wykreślenie tego punktu i powołanie komisji zgodnie ze obowiązującym statutem. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Odnośnie tego punktu, w tym punkcie ja wytłumaczę, co chodzi. Jeżeli chcecie Państwo teraz, to ja teraz wytłumaczę. Przeczytam tylko punkt
czwarty z wyciągu protokołu Komisji Rewizyjnej, czyli ostatniej, jaka się odbyła przed wprowadzeniem tego statutu. Pan starosta Robert Rosiak przedstawił projekt uchwały w sprawie statutu powiatu zamorskiego. Na Komisji Rewizyjnej to było. Powiedział, że nowy statut będzie obowiązywał od nowej kadencji Rady Powiatu. Wszystkie zmiany, jakie wprowadzono do statutu, wynikają ze zmiany ustawy o samorządzie powiatowym. To jest sposobu głosowania i obowiązku utworzenia nowej komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu. Czyli te guziki albo odczytywanie listy nie wiem, to jedno. I drugie, że zostanie tylko i wyłącznie powołana komisja skarg. Pan Zbigniew Ziach uważa, że statut powiatu powinien szczegółowo określać pewne sprawy, a nie być tak ogólnikowy. Zdaniem przewodniczącego komisji Krzysztofa Górskiego to nowa Rada Powiatu powinna wprowadzać zmiany. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie statutu powiatu zamorskiego, który został poddany pod głosowanie. Komisja przy 4 głosach za, przy 1 głosie przeciwnym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Było to zrobione na prędce, pośpiesznie i nieprzemyślanie. Projekt był projektem iście dyktatorskim. W czym to wyjdzie, ja powiem wszystko, albo pan prawnik pokaże. Takie były paradoksalne historie, że nic nie można było zrobić. Nie było można dyskutować nad informacją przewodniczącego zarządu między pracami na sesji. Sposób wysyłania korespondencji, sposób wysyłania materiałów, dzień wysłania, a nie dzień otrzymania. Paradoksalnie rozbieżne przepisy z kodeksem postępowania administracyjnego. I dużo, dużo takich innych historii nieprzemyślanych do końca. A czemu takie komisje i tyle tych komisji, to ja panu odpowiem. Znaczy pan jeszcze był radny, to tyleż komisji było. Dopiero potem, jak była ta koalicja, zaczęto kombinować, manipulować, ażeby pozbawić opozycję w niektórych pracach. Ograniczono w ilości komisjach i tak to się zrobiło. I te komisje były duże, chaotyczne i nie spełniały swojej roli. Na zarządzie zarząd tak postanowił, są to projekty zarządu, ja się przychylam do tego. Niemniej jednak wniosek formalny przez pana został zgłoszony i poddaję go pod głosowanie. Kto jest za zdjęciem punktu zmiany statutu powiatu zamorskiego? Głosujemy imiennie, jako że nie mamy przycisku do głosowania. Pani Ewo, proszę o odczytywanie. Czajkowski Krzysztof. Przeciw. Mochowski Kazimierz, nieobecny. Garkowska Agnieszka. Przeciw. Jan Zbigniew. Przeciw. Kaczyński Eugeniusz. Przeciw. Krajewski Michał. Przeciw. Krajewski Wacław. Przeciw. Libiński Edward. Przeciw. Marchewska Groszfeld Edyta. Wstrzymuję się. Murawski Jacek. Przeciw. Orłowski Sebastian. Przeciw. Pomazański Rafał. Przeciw. Rokicki Krzysztof. Przeciw. Rykaczewski Stanisław. Szeligowski Piotr. Przeciw. Świderski Ryszard. Przeciw. Wójcik Zeron. Przeciw. Więc jest tak. 14 za, 1 za, to znaczy 1 za, 14 przeciw, 1 wstrzymujący. Wniosek został odrzucony 14 głosami. Przy 1 wstrzymującym, 1 za zmianą. Dziękuję. Porządek ma 10 punktów. Czy są jeszcze uwagi do porządku? Nie ma. Przyjmujemy porządek przez aklamację. Przechodzimy do jego realizacji. Punkt 4. Informacja przewodniczącego zarządu o pracy zarządu między sesjami. Pytam o uwagi. Czy są uwagi do tego protokołu? Nie było. A zatem prosimy o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z pierwszej sesji Rady Powiatu Zamorskiego? Proszę imiennie wyczytywać. Czajkowski Krzysztof. Za. Garkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Za. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Za. Lipiński Edward. Za. Kerska Groszfeld Edyta. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rokicki Krzysztof. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. Jednogłośnie.
Dziękuję, protokół. Protokół z pierwszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu informacja przewodniczącego zarządu o pracy zarządu powiatu między sesjami. Zarząd obradował na posiedzeniu w dniu 10 grudnia. Wszyscy Państwo otrzymali informację. Mieli czas na zapoznanie się z nią. Zarząd przygotował materiały na dzisiejszą sesję. W związku z powyższym jest przewodniczący zarządu. Słucham, czy macie Państwo jakieś pytania w tej sprawie do przewodniczącego zarządu? Odnośnie tej informacji. Skoro nie ma, to Panie Przewodniczący, od 10 do dnia dzisiejszego trochę upłynęło. Czy jakieś nowe sprawy wynikły, takie, o których radni powinni wiedzieć, się wydarzyło coś? W tej chwili nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu interpelacje i zapytania radnych. Do tej chwili nie wpłynęły żadne interpelacje, ani nie wpłynęły również żadne zapytania. Sprawy, o których mówiłem, tych interpelacji regulują nowe przepisy. Może ja zapoznam Was tak pokrótce. Artykuł 21 ust. 9. W sprawach dotyczących powiatu rady mogą kierować interpelacje i zapytania do starosty. Interpelacje dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu i też na piśmie. Interpelacje i zapytania składa się na moje ręce, ja przekazuję panu staroście. I odpowiedź musi być na piśmie, w terminie 14 dni i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Tyle na temat tych spraw mówi ustawa o samorządzie powiatowym. Podobnież nasz statut. Czy wpłynęły dzisiaj jakieś interpelacje i zapytania? Czy może Państwo macie teraz? Nie wpłynęły żadne, do mnie nie ma nic. Teraz na piśmie, czy jest coś. Będziemy mogli zadawać pytania w punkcie końcowym. Także to jeszcze jest inna sprawa. Skoro nie ma, dziękuję kierownikom. Proszę, do pracy możecie Państwo wrócić. A my przechodzimy do części uchwałodawczej. Punkt 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu zamojskiego na 2018 rok. Uchwała była przedmiotem obrad na posiedzeniu zarządu. Zanim dosyć długo trwał, uczestniczyłem w nim. Do uchwały są na samym końcu Państwo macie objaśnienia. Mam nadzieję, że każdy się zapoznał z tymi objaśnieniami. Jest do dyspozycji pani skarbnik. Może pani skarbnik zechce w tym punkcie zabrać głos i przybliżyć pokrótce istotne zmiany. Bardzo proszę o zabranie głosu. Zmiana ta jest, że tak powiem, wynika ze zmniejszeń i zmniejszeń po stronie dochodów zmieniających się w trakcie roku i w tej chwili ona po prostu reguluje tutaj i doprowadza do stanu faktycznego. Zmniejszenie dochodów nastąpiło w związku z odpłatnością, głównie z tego tytułu, w związku z odpłatnością przez powiaty za wychowanków w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i zwiększenie w tym samym paragrafie odpłatności z gmin za
wychowanków również w tej placówce przebywających z danych gmin, które refundują po prostu koszty od 10 w zależności od okresu pobytu takiego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej od 10 do 50% kosztów. I z tego tytułu na minus jest 357 tysięcy, na plus 145, 212, 620 tysięcy jest zwiększenie. Pozostałe dochody są to po prostu już praktycznie nawet do faktycznego wykonania. One zostały już wykonane i w związku z potrzebami, jakie się pojawiły na wydatkach, dochody zostają, z tego tytułu zostają zwiększone, zwiększony plan dochodów i odpowiednio zadysponowany na wydatki, ponieważ po stronie wydatków pojawiła się potrzeba zwiększenia ich na inwestycje na ulicę Polową i dotyczy kwoty zwiększenia 501 tysięcy. Tutaj też nie ma tej kwoty 501 w opisówce, ponieważ ona jest efektem zwiększenia 501 na Polowej, a zmniejszenia na inne zadania, które już zostały praktycznie wykonane do faktycznego ich wykonania. Także takie kwoty to trudno tutaj będzie, nawet bo każde zwiększenie jest wynikiem jakiegoś zwiększenia lub zmniejszenia na innych zadaniach. I to są odszkodowania za nabycie działek na ulicy Polowej na poszerzenie pasa drogowego. Złożyło się tak, że tutaj praktycznie w ostatnim miesiącu te wszystkie decyzje dopiero się uprawomocniły i kwota ta nie zabezpiecza jeszcze 100% tych potrzeb. Trzeba jeszcze w przyszłym roku wprowadzić to zadanie zwiększyć, ponieważ część decyzji nie jest prawomocna w związku z tym, że będę dzisiaj odwołali od decyzji i one nie są prawomocne. Także tak ona zabezpiecza tylko te decyzje, które są prawomocne. Natomiast pozostałe wydatki tutaj opisane zostały opisane dość dokładnie, więc nie wiem, czy jest potrzeba po prostu ich przedstawiania. I może ktoś miałby jakieś konkretne zapytania, bym poprosiła. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy są jakieś zapytania, jakieś wnioski? Proszę bardzo. Nie widzę. A zatem przechodzimy do podjęcia uchwały. Skoro nie ma dyskusji, to zamykam tę część. Przed chwilą pani skarbnik przedstawiła, statut nas pozwala sobie, precyzuje, że możemy uchwałę czytać, możemy ją czytywać, ta jest niedługa, także pozwolę sobie ją przeczytać. Uchwała nr 2, łamane przez 5 przez 18 Rady Powiatu Zamborskiego z dnia, dzisiaj który jest? Z dnia 21 grudnia. W sprawie zmian w budżecie powiatu zamborskiego na 2018 rok. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku w samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 995, 1349, 1432 i artykułu 211, 212, 17, 222, 235 i 6 i artykuł 237 ustawy z dnia 27 roku. Sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2017, pozycja 2077 oraz 2018, pozycja 62, 1366, 1369, 1693. Rada Powiatu Zamborskiego uchwala za następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 81 824 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 81 824
oraz dokonuje w tym planie przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do 19 uchwały. Paragraf 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi dochody ogółem 53 786 400 zł, z tego bieżące wysokości 45 227 102 zł, majątkowe wysokości 8 559 298 zł. 2. Wydatki ogółem 64 626 400 zł, z tego bieżące wysokości 45 855 320 zł, majątkowe wysokości 18 771 80 zł. Paragraf 4. W uchwale nr 23 łamane przez 186/17 Rada Powiatu Ząbrowskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ząbrowskiego na 2018 rok wprowadza następujące zmiany. Pierwszy załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ząbrowskiego. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Czy są jakieś uwagi co do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania. Panie Jego, proszę. Tak będziemy, dopóki nie będziemy mieli automatyzacji się bawili. Proszę bardzo. Czajkowski Krzysztof. Dawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Do toalety muszę być. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Za. Pibiński Edward. Za. Markarska Groszmer Edyta. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazajski Rafał. Za. Rogicki Krzysztof. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 15 głosów za, 1 radny nie głosował. Przechodzimy do, już jest panowie, już. Już nie głosował, bo głosowaliście. Dobrze, przechodzimy do następnej uchwały, a mianowicie udzielenie pomocy finansowej gminie Kołaki Kościelnej. Otrzymaliście państwo projekt uchwały. Poproszę panią skarbnik o uzasadnienie i pokrótkie zreferowanie tej uchwały. Jest ona następstwem przyjętego w budżecie. Tak, w budżecie został zaplanowany ten wydatek w wydatkach majątkowych i to przez potrzeba podjęcia tej uchwały należało cofnąć się do roku, do lutego 2016 roku, wtedy to Rada Powiatu podjęła uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz gmin Powiatu Ząbrowskiego po 30 tysięcy złotych jako udział, czy jako dofinansowanie projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W tamtym okresie podpisanie takiej umowy partnerskiej skutkowało tym, że dana jednostka samorządowa otrzymywała dodatkowe punkty przy ocenie wniosku. I takie uchwały zostały podjęte o pomocy dla wszystkich gmin z powiatu ząbrowskiego. Po złożeniu wniosków okazało się, że gmina Kołaki otrzymała takie dofinansowanie. Umowa została podpisana, partnerka została podpisana, która była załącznikiem do jej wniosku i było to zadanie dwuletnie od 2017-2018 rok. Na to i dlatego też w tym roku to zadanie się kończyło i wójt gminy po prostu zwrócił się z prośbą o zrealizowanie tej
uchwały. I w związku z tym na dzisiejszej sesji została ta uchwała przedstawiona i przedłożona jak w projektach uchwał. Natomiast jeszcze może powiem, że gmina Kołak i Kościelne z kolei uczestniczyła w dofinansowaniu zadania w roku 2017. Była to budowa mostu z odcinkiem drogi na drogi Wygoda Sanie. I dofinansowanie, jakiego gmina udzieliła, to w ubiegłym roku dla powiatu wyniosło 60 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania w tej sprawie? Nie ma, a zatem przeczytam tę uchwałę i przystąpimy do głosowania. Uchwała nr 2, łamane przez 6 2018 roku Rady Powiatu Małopolskiego z dnia 23 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kołaki. Na podstawie artykułu 7a, artykułu 12, punkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw z 2018, pozycja 995-1349-1432 oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 artykułu 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 17 roku, pozycja 2077 oraz z 18 pozycja 62-1366-69-1693 Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się z budżetu powiatu zamorskiego pomocy finansowej gminie Kołaki Kościelne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu zamorskiego w 2018 roku w wysokości 30 tysięcy złotych, słownie 30 tysięcy złotych. Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczania środków określonych zostaną w umowie zawartej pomiędzy powiatem zamorskim i gminą Kołaki Kościelne. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu zamorskiego i paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi co do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Paniego. Czajkowski Krzysztof. Dawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Kaczyński Eugeniusz. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Za. Libiński Edward. Za. Marchelska Groszwer Edyta. Za. Murawski Jacek. Za. Obłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rogicki Krzysztof. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następną uchwałą jest uchwała dotycząca przystąpienia do projektu aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zamorskim. 5. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały. Projekt był tematem rozmów i debaty na zarządzie. Mamy tutaj projektodawcę, pana dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Poprosimy o uzasadnienie tej uchwały w dwóch, trzech zdaniach i przybliżenie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To jest wynik standardowych, rutynowych działań, w oparciu o które funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że my funkcjonujemy w oparciu o ustawę, ale również o projekty z udziałem środków Unii Europejskiej. I jak co roku te projekty realizowane na szczeblu Wojewódzkiego Urzędu Pracy podzielone są na tak zwane projekty konkursowe i pozakonkursowe. Te dwie uchwały, które będziecie Państwo procedowali, są wymogiem formalnym przystąpienia do tych projektów pozakonkursowych, czyli adresowanych tylko i wyłącznie do Powiatowych Urzędów Pracy. Jak co roku dostajemy pewną pulę środków, która
przeznaczane jest na aktywizację osób bezrobotnych. Tak i w tym roku te właśnie projekty, ja nie pamiętam, która pierwsza jest, jeżeli pan się pierwsza. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zamorskim. Więc ta pierwsza uchwała dotyczy tak zwanego Powera, jak my to lakonicznie określamy, inaczej mówiąc, programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. I w ramach tych projektów, w ramach tego projektu przewidujemy aktywizację osób bezrobotnych w ilości 113 osób ogółem. W tym te środki zostaną przeznaczone na staż dla 86 osób, na szkolenia dla 5 osób, na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10 osób, bon na tak zwane zasiedlenie 7 osób i refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla osób 5. To tyle, jeśli można. No dziękuję. No, dziękuję bardzo. Jeśli się wydaje, to proszę bardzo. Czy są pytania w związku z powyższym do tego projektu uchwały do pana dyrektora? Czy wszystko jest jasne? Zostało wyczytane tutaj cała jasność. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Senatorowie, Szanowni Państwo. Panie Dyrektorze, mam pytanie takie. Z jakich rejonów, z której gminy jest najwięcej tych osób, które po prostu są bez pracy młodych? Czy przewaga jest dla uczniów z miasta, czy z poszczególnych gmin miejskich? Od lat ta statystyka się nie zmienia. Nasze bezrobocie można by umownie podzielić na miejskie i wiejskie, czyli w 60% jest to, no i teraz jestem w kłopocie, bo zawsze zapominam, więcej jest w mieście Dąbrowie, 60%, aż 40% pochodzi z terenu wiejskiego. A która gmina przoduje? Gmina Zambrów, to według, że tak powiem, ilości mieszkańców, to się przekłada. To właśnie gmina Zamorów, prawda? Jeśli mówimy o liczbach bezwzględnych. Z miejscowości. No nie mamy takich statystyk w poszczególnych miejscowościach. Możemy je wyciągnąć, ale to wymaga sporego wysiłku systemu informatycznego. To da się zrobić. No. Ale mamy podziale na gminy po prostu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Skoro nie ma, uchwała została omówiona i zgodnie z tym artykułem 32 naszego statutu nie będę odczytywał, czy w dalszym przystąpieniu do głosowania Państwo wiedzą, o co chodzi. Uchwała nr 7 z 2018 roku z dnia 21 grudnia w sprawie przystąpienia do projektu aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Zambrowskim. Przystępujemy do głosowania. Panie Wojewodzie, proszę bardzo. Czajkowski Krzysztof. Dawkowska Agnieszka, Jan Zbigniew, Kaczyński Eugeniusz, Krajewski Michał, Krajewski Wacław, Lipiński Edward, Markarska Gorzka Kedyna, Murawski Jacek, Urbowski Sebastian, Pomazański Rafał, Rogicki Krzysztof, Rykaczewski Stanisław, Szeligowski Piotr, Świderski Ryszard, Wójcik Zenon, jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Druga tego typu uchwała, podobno tylko dotyczący prawdopodobnie większej i szerszego grona, jest uchwała dotycząca sprawy przystąpienia do projektu Aktywność szansą na pracę. Piątka. Poproszę pana dyrektora w kilku słowach o przybliżenie nam, o co tutaj chodzi. Tak sama sprawa, jeżeli można się powołać na to, co poprzednio powiedziałem, może zabrakło jednego drobiazgu w mojej wypowiedzi. Poprzedni projekt uchwały dotyczył osób do 30 roku życia. Ten natomiast realizowany jest z programu regionalnego, regionalny program operacyjny województwa podlaskiego i dotyczy osób po 30 roku życia. Rozdzielając to Wojewódzki Urząd Pracy na te dwa projekty umożliwia na realizację szerokiego spektrum w odniesieniu do osób bezrobotnych, czyli niemalże od najmłodszych do 30 roku życia i powyżej 30 roku życia. Tak jak powiedziałem, podobnie jak tamten, jak poprzedni projekt będzie realizowany
podobnym zakresie, tylko różnica polega właśnie na tym, co powiedziałem przed chwilą. Tak, że to będzie w odniesieniu do osób powyżej 30 roku życia. I tu, ile osób będzie mogło i tu przewidujemy właśnie 81 osób, więc środki są trochę inne, wsparcie dla 56 osób, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10 osób i doposażenie, wyposażenie stanowiska pracy dla 15 osób. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania w związku z tą uchwałą? Nie ma, a zatem uchwała została omówiona szczegółowo dla osób po 30, tamta była do 30, skorzystało 81 osób, 56 staży, 15 doposażenie stanowisk. Pani Ewo, poproszę, panu dyrektorowi podziękujemy, jeżeli chce uczestniczyć, proszę bardzo, jak nie, to mogę iść do swojej pracy. Proszę o przeczytanie nazwisk, które rozumiem. Czajkowski Krzysztof. Za. Dawkowska Agnieszka. Za. Jacek Zmiech. Za. Kaczyński Eugeniusz. Kaczyński Eugeniusz. Za. Za. No. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Za. Libijski Edward. Za. Warszawska Kloszta Ryta. Za. Urawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rokicki Krzysztof. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Chilewski Ryszak. Wójcik Zenon. Za. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała dotycząca przystąpienia do projektu Aktywnej Szansy do Pracy. Piątka została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie powołanie komisji rewizyjnej. Odnośnie tej komisji rewizyjnej powiem, dzisiaj będziemy dwie powoływane. Komisję rewizyjną i komisję skarg i wniosków, właśnie tą nową komisję. Przeczytam na ten temat, co mówi ustawa o samorządzie powiatowym. Rada Powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem rady pełniących funkcje, o których mowa w artykule 14 ust. 1. A zatem członkowie zarządu nie mogą być uczestniczyć, bo oni mają być kontrolowani i nie mogą być przewodniczący i wiceprzewodniczący. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu, występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium i tak dalej, i tak dalej. Co mówi statut? Statut mówi, że w skład komisji rewizyjnej wchodzi 5 radnych, w tym przewodniczący komisji i jego zastępca. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej powołuje rada. I tyle, i aż tyle. A zatem proszę przedstawicieli klubów o zgłaszanie do komisji rewizyjnej. Na przewodniczącego komisji, może tak po kolei. Macie państwo projekt uchwały i od razu będziemy sobie wypisywać. Proszę, pan Sebastian Orłowski. Chciałem dla przewodniczącego komisji rewizyjnej zgłosić pana Krzysztofa Rokickiego. Czy pan Rokicki Krzysztof się wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Ja na zastępcę może bym zgłosić chciał pana Eugeniusza Kaczyńskiego. Czy pan Kaczyński wyraża zgodę? Nie, dziękuję. Za wiceprzewodniczącego czy za uczestnictwo w komisji, pan dziękuję. Ja pana chciałem na wiceprzewodniczącego zgłosić, na zastępcę pana Rokickiego. Panie przewodniczący, uważam, że dla mnie jest wystarczające, jak będę tylko członkiem komisji. Dziękuję, to zatem na członka pana zgłasza. Czy na członka pan wyraża zgodę? Tak. Dobrze, wypisujemy pan Kaczyński. Słucham dalej. Oczekuję zgłoszeń na zastępcę przewodniczącego komisji. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Sebastian Orłowski. Ja proponuję na zastępcę przewodniczącego komisji pana Piotra Szeligowskiego. Dziękuję. Czy pan Piotr Szeligowski wyraża zgodę? Czy mam takie pytanie, jak będę tu zastępcą, czy w innej komisji będę miał? Będziesz w innej komisji też. Dobrze, czy są jakieś inne kandydatury? Szeligowski?
Piotrze, tak? Dobrze. Proszę bardzo, na członka komisji, kogo jeszcze? Mamy dwa miejsca, proszę bardzo. Na członków komisji w imieniu klubu radnych PSL zgłaszam Krzysztofa Czajkowskiego i Michała Krajewskiego. Krzysztof? I Krajewski, Michał, tak? Pan Czajkowski wyraża zgodę? Tak, wyraża. Michał? Dobrze. Pan Krajewski, Michał, wyraża zgodę? Wyraża. Czy są jakieś inne kandydatury na członków? Nie ma. A zatem przedstawię proponowany skład. Rokicki Krzysztof, przewodniczący komisji, Szeligowski Piotr, zastępca, Czajkowski Krzysztof, członek, Krajewski Michał, członek, Kaczyński Eugeniusz, członek. Czy są jakieś uwagi co do zgłoszonych kandydatów, co do projektu przedstawionej za chwilę uchwały? Nie widzę, a zatem pani Ewo, proszę, przystajemy do głosowania. Czajkowski Krzysztof? Za. Gawkowska Agnieszka? Za. Jan Zbigniew? Za. Kaczyński Eugeniusz? Za. Krajewski Michał? Za. Krajewski Wacław? Wstrzymuję się. Lipiński Edward? Za. Marchalska Kosztor Tydyka? Za. Murawski Jacek? Za. Orłowski Sebastian? Za. Pomazański Rafał? Za. Rokicki Krzysztof? Za. Rykaczewski Stanisław? Wstrzymuję się. Szeligowski Piotr? Za. Świderski Ryszard? Za. Wójcik Zenon? Za. 14 za, 2 wstrzymujące. Przy 14 głosach za, przy 2 wstrzymujących podjęto uchwałę o powołaniu Komisji Rewizyjnej w składzie wyżej wcześniej przez jakieś poprzedzenie przytoczone. Gratuluję wszystkim członkom komisji. Mam nadzieję, że będą działali zgodnie z przepisami prawa i kontrolowali to, do czego zostali powołani, a mianowicie pracę zarządu i innych jednostek powiatowych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie powołania tej nowej komisji, nowego tworu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Co na ten temat mówią przepisy? Komisja Skarg i Wniosków, artykuł 16a ustawy o samorządzie powiatowym. Rada Powiatu rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Ustęp 2. Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji tworzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w artykule 14, ustęp 1, oraz będących członkami zarządu. Zasady i tryb działania są omówione w statucie. Co mówi statut? Rada powołuje to samo, że zgłaszają kluby. Rada powołuje ze swego grona komisję do rozpatrywania skarg na działania zarządu. Komisja skarg i wniosków powoływana przez Radę w liczbie jest od 3 do 5, nie mniej jednak niż liczba klubów, czyli minimum tutaj musi być 3, maksimum 5. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę bardzo. Pan Rokicki. W imieniu klubu PiS chciałbym zgłosić panią na przewodniczącą panią Agnieszkę Sokolską. Tutaj pewnie się komisja ukonstytuuje sama potem. Dobrze, to znaczy, że Agnieszka Gawkowska, tak? Wyraża pani zgodę? Tak. Komisja się ukonstytuuje sama na pierwszym posiedzeniu, które będziemy zwoływali i dalej, proszę bardzo. Proszę bardzo, może z PSL-u. W imieniu klubu radnych PSL zgłaszam Krzysztofa Czajkowskiego. Pan Czajkowski wyraża zgodę? Nie, tu jest wysyłkista. Dobrze, zatem proszę bardzo o zgłaszanie następnych kandydatów. Pan Rafał Pomazański wyraził zgodę do tej komisji skarg? Tak. Dobrze. Proszę bardzo, klub PSL mnie się zastanawia. Może nie zrzeszeni? Hmm?
Proszę bardzo, pan też jest nikogo. Pani Edyta, Marta. Pani Edyta wyraża zgodę? Bardzo serdecznie dziękuję za zaszczyt. Nie zaszczyt, to obowiązek jest w pracy w komisjach. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Lewkowska. Zgłaszam pana Tadeusza Krajewskiego. Pan Tadeusz Krajewski wyraża zgodę? Wyraża. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? No skoro nie ma, to zostaje ta... Musi być ktoś z PSL-u, z każdego klubu musi ktoś być. Z każdego klubu, z każdego klubu musi być. No proszę bardzo, no to zatem w imieniu klubu PSL Krajewskiego pana Michała. Pan Michał wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Klubu musimy się nie nadaje. Dobrze. Czy są... komisja się konstytuuje na swoim posiedzeniu i kto będzie przewodniczącym, sama sobie wybierze. Czy są jakieś uwagi co do tego nowego wolu do tej komisji? Nie ma, zatem przystępuję do odczytania. Uchwała nr 2/10/18 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji. Podstawa prawna, ustawa o samorządzie powiatowym i paragraf pierwszy. Powołuje się komisję skarg, wniosków i petycji w następującym składzie. Pani Dawkowska Agnieszka, pan Pomazański Rafał, pan Krajewski Tadeusz, pan Krajewski Michał. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi co do przedstawionego projektu uchwały? Nie ma, zatem pani Lewo, poproszę o przegłosowanie. Czajkowski Krzysztof. Za. Dmochowski Kazimierz. Za. Dawkowska Agnieszka. Za. Zbigniew Jak. Za. Kaczyński Eugeniusz. Za. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław Tadeusz. Za. Lipiński Edward. Za. Marchalska Groszfeld Pedyta. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rogicki Krzysztof. Za. Rychaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję wszystkim nowo wybranym członkom. I chcę tyle powiedzieć, że obie te komisje naprawdę, wierzcie mi państwo, odgrywają bardzo znaczące role. I w dzisiejszych czasach po zmianie tych przepisów ta komisja będzie miała, mam nadzieję, że jak najmniej roboty, ale będzie miała pracę, bo czy nam to się podoba, czy nie, skargi od ludzi będą wpływały i na zarząd, i na nas wszystkich. Także komisja będzie miała się czym zajmować. Daj Boże, jak najmniej, żeby było w tym temacie roboty. Przechodzimy dalej. Następny projekt uchwały jest delegowanie Rady Powiatu Zamborskiego do pracy Komisji Bezpieczeństwa. Otrzymaliście państwo projekt uchwały. Było to dyskutowane na zarządzie. O, także poproszę tutaj o przybliżenie tematu pana, naszego prawnika. Panie prawniku. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Rada ma obowiązek delegować do pracy Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego dwóch przedstawicieli. W związku z tym no, istnieje potrzeba podjęcia takiej uchwały. Dobrze, dziękuję. Jest to inny taki twór, aniżeli ta nasza tutaj komisja. Też będzie nasza Komisja Bezpieczeństwa, ale to jest zupełnie co innego. Spotkania się odbywają w Białymstoku. Się jeździ i starosta ma zdawać sprawę. Dobrze. A to jest komisja starosty, tak. Zatem proszę o zgłaszanie dwóch kandydatów. Proszę bardzo, pan Świderski. Ja chciałbym zgłosić pana przewodniczącego do tego delegata, do tej komisji, jeśli pan przewodniczący wyrazi taką zgodę. Wyrażam. Ja zgłaszam pana Jacka Obrowskiego, wicestarosty. Pan Jacek wyraża zgodę? Wyrażam. Dziękuję. Raz Jacek, Jacek.
Jako, że niektóre rzeczy dla niektórych radnych są nowe, to też się spotkamy, omówimy i będziemy wiedzieli, o co chodzi. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie ma, a skoro nie, to przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 2, łamane przez 11 przez 18 Rady Powiatu Zamborskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Zamborskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na podstawie artykułu 38 ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2010 o samorządzie powiatowym, dzień ustaw 2018 roku, pozycja 995 wraz z późniejszymi zmianami, Rada Powiatu Zamborskiego uchwala za następuje. Paragraf pierwszy. Deleguje się następujących radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Jar Zbigniew, Murawski Jacek. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Proszę o przegłosowanie premieru. Czajkowski Krzysztof. Tak. Głomowski Kazimierz. Gawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kraciński Eugeniusz. Za. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Za. Lipiński Edward. Za. Marchalska Groszka Kieruta. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Poznański Rafał. Za. Rokicki Krzysztof. Za. Rygaczewski Stanisław. Przyjmuję się. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Zbójcik Zenon. Za. 16 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Uchwała została podjęta przy 16 głosach. Przy jednym głosie nie ma wszystkich. Nie, wszyscy za. 16 za, 1 wstrzymujący. Dobrze. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Mianowicie zmian w sprawie statutu. Otrzymaliście Państwo tutaj projekt tej uchwały. Jeszcze to zostało zmienione, była przedmiotem obrad na zarządzie. Zostało prowadzone przy komisji rewizyjnej, gdzie klub zgłasza to na uwadze, taka poprawka. Poproszę może jeszcze i komisje zostały rozdzielone w ten sposób, że komisjami nowymi będą Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego, Komisja Bezpieczeństwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Oświat i Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Otrzymaliście Państwo przed sesją albo teraz materiały odnośnie zapisywania się do tych komisji. Proszę się wpisywać, potem się spotkamy, bo jest też taka, że pierwsze posiedzenie prowadzona poprawka do statutu, pierwsze posiedzenie komisji stałej zwołuje przewodniczący. Na posiedzeniu tym członkowie komisji wybierają przewodniczącego. Także ustalimy sobie od razu, jak już to będzie ogłoszone w dzienniku ustaw, zatwierdzone w terminie 14 dni. Dopiero wtedy powołamy te komisje i te komisje będą mogły już działać nad sprawami merytorycznie do nich należnymi. Poproszę pana radcę prawnego o przybliżenie. Ja już pokrótce powiedziałem takie niektóre rzeczy. Kosmetyka czy nie jest. Proszę bardzo. Tak, oczywiście. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, dostaliście Państwo w materiałach takie skrótowe, oczywiście skrótowe uzasadnienie, z czego wynikają potrzeby zmian do statutu w stosunku do tej listy, którą Państwo dostali. Pojawiły się jeszcze trzy zmiany zgłoszone w trybie autopoprawki, które to dostaliście Państwo w tekście dzisiaj. To są one wyszczególnione kolorem szarym. To są te rzeczy, które Pan Przewodniczący powiedział. Więc w paragrafie 43 pozostaje przepis dotyczący głosowania w komisji rewizyjnej. W paragrafie 62 zostały zmienione nazwy komisji po to, żeby te nazwy odzwierciedlały problemy, którymi zajmują poszczególne komisje stałe. I w paragrafie 65 zostało dodane postanowienie dotyczące zwołania pierwszego posiedzenia komisji. Może już nie będzie, jeśli Państwo pozwolą, nie będę uzasadniał, nie będę omawiał wszystkich poprawek, bo ich jest 33, więc to większość to są poprawki takie redakcyjne, tam typu wielkiej lub małej litery, przecinka. Te istotne to są te, które dotyczą komisji, doręczania,
doręczania korespondencji, materiałów dla radnych. I było chyba jeszcze jakieś powtórzenie jednego przepisu, dwa razy ten sam był. Znaczy, w komisji rewizyjnej, że klub to było. Tak. Tak jak powiedziałem, mają one bardziej charakter, te zmiany mają bardziej charakter redakcyjny, a nie merytoryczny. Dziękuję bardzo. Czy otwieram dyskusję? Czy są jakieś pytania w związku z powyższym? Powiem tylko tyle, że będziemy prawdopodobnie do tego jeszcze wracali, bo to było zrobione pośpiesznie, na szybkiego, nie wiem w ogóle, no trzeba było zrobić, ale to nie było do końca dopracowane i znajdziemy na pewno jeszcze mnóstwo uwag, mnóstwo różnych historii i będziemy do tematu wracali. Proszę bardzo, czy są jakieś uwagi? Proszę pan Wietoczewski. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie. Kto jest autorem przygotowanej projektu uchwały o zmianie statutu powiatu zambrowskiego? Następna moja uwaga to zgłaszam wniosek formalny, aby punkt 62 pozostał w wersji według starego statutu. Czyli według, są tam dwie komisje. Pierwsza to jest Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa i druga Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych. Szanowni Radni, nie ma powodu, żeby tych komisji mnożyć. Mamy dwie komisje, które wynikają z ustawy o samorządzie powiatu zambrowskiego i mamy dwie dodatkowo komisje stałe. Zmieniając tę uchwałę, będziemy mieli sześć komisji. Jeszcze raz apeluję o wzięcie tego pod rozwagę, bo to też są koszty funkcjonowania powiatu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi? Pytania? Pan Świdecki, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja mam tylko taką prośbę właściwie, bo zakładając, że zostanie przyjęty dzisiaj ten projekt uchwały, w związku z czym dwa tygodnie zanim go tam wejdzie w życie po publikacji i dobrze było, gdyby później opracować jakiś tekst jednolity tego statutu, żebyśmy mogli się nim płynnie posługiwać w jak najszybszym tempie po opublikowaniu. Dziękuję. Dziękuję. Może odpowiem w kolejności odwrotnej. To jest obowiązek tekstu jednolitego, także spokojnie panie przeczytacie, co się tego będzie. Odpowiadam na pytania pana radnego Rykaczewskiego. To jest projektodawcą. Doskonale pan powinien wiedzieć, to jest projektodawcą. Projektodawcą przygotowanych materiałów na sesję jest zarząd. Zarząd obradował nad tym projektem, zarząd przegłosował i to znalazło odzwierciedlenie na dzisiejszej sesji. Odnośnie punktu paragrafu 62 rozszerzenia komisji, każdy ma prawo mieć zdanie odrębne. Pan swoje wyraził, zarząd swoje wyraził i ten punkt był już dzisiaj poddany pod głosowanie, żeby zdjąć. Niemniej jednak do poprawki pan obstaje i zgłasza, żeby zostało przy dwóch komisjach, tak jako wniosek formalny. Wnioskiem formalnym dalej idącym jest to, że jest te komisje cztery, które znajdują się w poprawkach. Poddaję wniosek pod głosowanie dalej idący, a mianowicie kto z państwa radnych jest za tym, ażeby rozszerzyć te komisje o takie, jakie są proponowane w sprawie statutu. Proszę bardzo o przegłosowanie. Czajkowski Krzysztof. Za. Muchowski Kazimierz. Gawkowska Agnieszka. Za. Jacki Gniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Za. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Przyjmuje się. Lipiński Edward. Za. Markańska Droszka Kredyta. Wstrzymuje się. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rogicki Krzysztof. Za. Rykaczewski Stanisław. Przeciw. Szeligowski Piotr. Za. Chwilecki Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. Jest tak, 14 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące. Dobrze. Uchwała została przybliżona przez projektodawców, przez radcę prawnego. Była poddana pod dyskusję, wiecie panowie o co chodzi, będzie ogłoszony tekst jednolity. Chcecie to odczytam to wszystko, niemniej jednak uważam, że zostało mówione i zgodnie z paragrafem 32 statutu.
Nie musimy do tego tematu wracać. A zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany statutu powiatu ząbrowskiego. Pani Ewo, poproszę o... Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jak Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Za. Lipiński Edward. Za. Markarska Groszlen Edyta. Wstrzymuj się. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rogicki Krzysztof. Za. Rykaczewski Stanisław. Przeciw. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. 15 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta przy 15 głosach za, za, 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie ustalenie wynagrodzenia starosty ząbrowskiego. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały, literalnie tak jak wygląda i cyfrowo. Każdy musi za coś żyć, jakieś wybory otrzymywać. Starosta nie jest nowy, już kiedyś był tym starostą. Wynagrodzenia nie są z wyjęte, tylko z tych nowych obowiązujących przepisów. I wygląda mniej więcej to w ten sposób, jak Państwo otrzymaliście. Paragraf pierwszy. Wynagrodzenie zasadnicze 4700 brutto, dodatek funkcyjny 1900, dodatek specjalny 2640. Ponadto dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od tego, ile on ma tego stażu, nagrody wyłączone wynikające z przepisów i tak zwana trzynastka, czyli nagrodzenie roczne. I tyle. Czy są jakieś pytania? Skoro nie ma, to przechodzę do przedstawienia projektu uchwały. Uchwała numer 2, łamane przez 13, przez 18 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty ząbrowskiego. Podstawa prawna ustawa o samorządzie powiatowym, artykuł 12 punkt 2 ustawy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Pozycja 936. Tutaj dziennik jest na pieście za niego. Proszę zwrócić uwagę. Rada Powiatu Zamorskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1 ust. 1 ustala się wynagrodzenie miesięczne starosty zamorskiemu Władysławowi Jóweńskiemu w następującej wysokości, tak jak już wcześniej przeczytałem. Ponadto starość przysługują te dodatki i traci moc uchwała Rady Powiatu z 12 czerwca w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty zamorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2018 roku. Czy są jakieś uwagi? Skoro nie ma pewnie, poproszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jak Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Libiński Edward. Za. Markarska Groszlen Edyta. Za. Jacek Kurawski. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rogicki Krzysztof. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zeron. Za. Jednogłośnie się wypowiada. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Panie starosto, liczę, że wynagrodzenie jest godziwe i że będzie pan starał się jak najlepiej realizować swoje obowiązki. Mam nadzieję, że nie będziemy wracali do tematu zmniejszania czy czegokolwiek odbierania. Także gratuluję i proszę się brać do pracy. Zakończyła się część uchwałodawcza. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Rady. Do chwili obecnej nie wpłynęły na moje ręce żadne zapytania ani żadne interpelacje. Czy są, może Państwo w czasie sesji coś skonstruowali? Jeżeli nie ma, to proszę o składanie, jeżeli takowe będą, do biura Rady. Pani Ewa mnie tutaj przekaże, a ja skieruję zgodnie z przepisami prawa do Pani Starostów.
Wnioski i oświadczenia radnych. Czy są jakieś wnioski na dzisiejszą sesję bądź oświadczenia? Nie ma. Sprawy różne. W sprawach różnych chciałbym poruszyć tego typu sprawę. Wpłynęło, proszę Państwa, pismo od nauczycieli specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Sługo Boże do starostwa powiatowego. Pozwolę sobie odczytać, bo to jest dosyć dużo tego. Jako kadra nauczycielska specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Długomorzu, której Rada Powiatu Zaborskiego swoją uchwałą nr 23/162 z 14 roku drastycznie obniżyła pensję, zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie niniejszej petycji. Z naszych wstępnych wyliczeń wynika, że obniżki te objęły 57 z 62 nauczycieli i sięgały od około 400 do nawet 816 zł brutto miesięcznie. Rada Powiatu Zaborskiego uzasadniała swoją uchwałę tym, iż dopłaca do placówek oświatowych na terenie powiatu. Ze znanej nam dokumentacji finansowej ośrodka wynikało, że to nie nasza placówka generowała długi. W latach poprzednich Długomorz wielokrotnie dokonywał zwrotów na koniec roku budżetowego. Z powodu wyżej wymienionych odbieramy tę uchwałę jako niesprawiedliwą i nieuzasadnioną. Nasza praca wiąże się z większymi nakładami finansowymi z naszej strony jako nauczycieli, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz większymi obciążeniami fizycznymi i psychicznymi. Stąd ustawodawca przewidział dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy w placówkach takie jak nasza. Jednocześnie od wielu lat zawód nasz ulega coraz większej popularyzacji. Ostatnie podwyżki wyrównujące inflację miały miejsce w 2012 roku, a w 2017 zapowiadana przez rząd podwyżka wynosiła około 40 zł netto dla nauczyciela z wyższym stopniem awansu zawodowego. W styczniu 2018 roku odebrano nam dodatek mieszkaniowy przekraczający kwotę 40 zł netto lub jego wielokrotność, więc w efekcie końcowym znowu obniżono nam płacę. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o przywrócenie nam dodatków za uciążliwe i trudne warunki pracy w wysokości sprzed 18 czerwca 2014 roku. I podpisów, bardzo dużo podpisów, mało kto się nie podpisał pod tym, do wiadomości przewodniczący w celu przedstawienia aneksów, różnych tam przepisów takich. Ja to kieruję tak, jak wpłynęło, jest to do starostwa, na zarząd, zarząd się na tym pochyli. Sami Państwo widzicie, co się dzieje w kraju, fala strajków, począwszy od służb mundurowych, poprzez różne placówki sądowe, nauczycielskie, te inne. Każdy chciałby, wiadomo, jaki jest budżet jest gumy, no, ale jak jednemu się da, drugiemu nie da, to jak jednemu się udało, to i drugiemu się uda. Tutaj nie wiem, dlaczego tak długo od 2014 roku czekano z Długomorza. No, tego nie bardzo rozumiem, ale to... Także to zostaje skierowane do pracy na zarząd. Do tematu prawdopodobnie wrócimy w takiej czy innej formie. To trzeba sprawę będzie się pochylić i zająć. Następna sprawa. Chciałbym Państwu przypomnieć o składanych oświadczeniach majątkowych, że proszę składać te oświadczenia. Też są szczegółowo opisane w przepisach, uregulowane w przepisach o ustawie samorządu powiatu, artykuł 25c. Rady, członek zarządu powiatu, sekretarz i tak dalej, kierownik jednostki muszą to złożyć. I co tam wchodzi, to zasoby pieniężne, majątek wspólny, proszę to szczegółowo sobie przeczytać, tak jak już mówiłem, otrzymaliście Państwo te materiały i proszę nie zapomnieć o tego złożeniu, bo wiążą się z tym później różnego rodzaju konsekwencje. Następna sprawa. Otrzymaliśmy bardzo dużo życzeń od różnych instytucji dla zarządu, dla wszystkich radnych. Także dziękujemy za wszystkie złożone życzenia świąteczne. Następna sprawa. Otrzymaliście dzisiaj tutaj, żeby się popisywać do tych komisji i myślę, że takim realnym terminem od razu po świętach byśmy od godziny 9 się spotkali i co 10 minut ja bym to po przewodniczym takie zebranie króciutkie, byście się ukonstytuowali Państwo. Czy pasuje Wam taki termin po świętach, czy drugi dzień po świętach, jak chcecie? Pierwszego dnia po świętach, dobrze. Umawiamy się pierwszego dnia po świętach co 10 minut. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ale to musi być opublikowane. A, przepraszam, słuszna uwaga. 14 dni musi być opublikowane w Dzienniku Urzędowym. W
Powiem tak, ja będę śledził to, bo te 14 dni to jest taki termin no, wydłużony. Czasami jest to bardzo szybko, a czasami się przedłuża. Z chwilą tylko opublikowania będziecie Państwo przeze mnie powiadomieni i się spotkamy i się to konstytuuje. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan sekretarz. Panie Przewodniczący, chcę powiedzieć, że ta komisja musi powołać jeszcze Rada. Tak, ale się muszą ukonstytuować. No to dobrze, no to Rada. No to tak, no to dziękuję za zwracanie uwagi, jeżeli na przykład. No to Radę zwołamy bardzo szybko, jak tylko będzie to opublikowane, to od razu Rada będzie zwołana w jak najszybszym terminie, tylko poświęcona tym sprawom komisji, chyba że wyjdą jakieś nowe. Dobrze, dziękuję za uwagi. Teraz odnośnie, jeszcze taka sprawa odnośnie pocztów sztandarowego, żeśmy sobie ufundowali sztandar, no wiadomo, że ten sztandar będzie musiał, czy chciał, czy nie chciał, jako poczet sztandarowy będzie musiał uczestniczyć w imprezach przynajmniej trzech, na które ja przewiduję, wspólnie obchodzonych z miastem, a mianowicie Konstytucja 3 maja, 11 listopada święto i obchody rocznicy katyńskiej. Także prosiłbym, może nie dzisiaj, ale się zastanówcie, bo my dzisiaj z tego nie wybrniemy tutaj nad pocztem sztandarowym. Już nie będę mówił, co to jest, że to chwała, zaszczyt i w ogóle. Także się pochylicie, może nie. No wiem, że były problemy w mieście, jeszcze jak radny był uchwalony. Były problemy z tym sztandarem, nie było komu tego nosić. Może żeśmy sobie ufundowali mamy, teraz mamy, będziemy chcieli sprawę wyjść z honorem i podjąć te czynności celem wyłonienia pocztu sztandarowego. Proszę to rozważyć, na następnej sesji wrócimy do tematu. W sprawach różnych, czy są z Państwa strony jakieś pytania? Nie ma. A zatem zamykam obrady i na zakończenie tych obrad, już po wszystkich świętych poszło nam sprawnie, chciałbym Państwu w imieniu własnym, moich tutaj kolegów obecnych, złożyć wszystkim radnym i ich rodzinom, wszystkim pracownikom starostwa najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzę dużo zdrowia, zadowolenia, wspomnień przy wigilijnym stole, spełnienia marzeń na 2019 rok i służenia dla dobra naszej lokalnej społeczności. Panie, bo jest jakiś opłatek, byśmy się podzielili. Poproszę, przynieść dobre plany, opłatek się podzielimy. Przechodzimy do systemu oszczędzania. Uwaga na to, że mamy bardzo dużo rozmów. Będziemy o tym rozmawiali na komisjach i będziemy o tym rozmawiali przy podjęciu spraw budżetowych. Dziękuję.